Ty, trzeba to obejrzeć. Jurson Luzak, bo to jest coś jak Ghost. Mi się to wyświetliło i uznałem, możemy obejrzeć. Drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku budżetowego. Kurde, za głośno. Ghost, którego. O, widzisz, mówiłem, czy jest jak Ghost. Nazwa to Mouse, naszym pierwszym uczestnikiem. Tylko jakoś się chyba popsuło. Drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku budżetowego Ghost, którego nazwa to Mouse. Naszym pierwszym uczestnikiem zostanie. Największy polski. On się nie czuł komfortowo w tym filmie? Proszę, tak? Słynny Jurson Luzak. Kasper Boski. Ale ja wiem, kto to. To jest ten z TikToka, co on tam mówi, że jakbym był w Ghost i tam udaje, że reaguje, tak? No kiedyś go na przeglądzie widzieliśmy. Twórca TikTokowy, który dzięki swoim hotowym tekstom może zawojować serce niejednej z naszych sześciu uczestniczek. W etapie pierwszym nasi goście spotkają się w pięknej aurze przyrody. I to tutaj nasz luzak wybierze kandydatki do finałowego etapu drugiego. Przed tym niesamowitym widowiskiem nie zapomnij zostawić subskrypcji i zapraszam do oglądania. Jurson już tam się przygotowuje, a ja może pokrótce przedstawię tutaj ekipę Mouse. Łosiu, możecie go znać z mojego TikToka. Tutaj jest ryba, z którym robiłem kiedyś wywiad z Menelem też. I tutaj jest nasz ziomek Bungee. Nie mów tego! Bungee! Hej. Tatka jestem. Miło mi. Czym się interesujesz, kochana? Czy to w Łodzi jest kręcone, czy gdzie? Szukam jakichś tych... Miło mi. Czym się interesujesz, kochana? W sumie interesuję się trochę malowaniem. Jeżdżę czasami konno. Dużo pływam. Widać, że sport, fitness i te sprawy. Zapytaj, czy pojeździ z tobą konną. Czy byś pojechała ze mną na konno? No, oczywiście, chętnie bym cię nauczyła. A jakie robisz konie? Białe, czarne, jakie wolisz? Białe, no chyba, no. Zdecydowanie. Książę to zawsze... Wiadomo. Na białym koniu przyjeżdża. O. A zwłaszcza ja, co nie? Dokładnie. Zapytaj, czy chcę zobaczyć twojego konia w stajni. Mam pytanie, czy chciałabyś zobaczyć mojego konia w stajni? Twojego konia w stajni? A jakiego? Białego, dużego. Nazywa się Heniek. Co? Nazywa się Heniek? Można o tym pomyśleć. No to kochana, idziesz dalej. Dziękuję. Czekaj, ale ich jest ogólnie sześć, tak? No to każda pewnie przejdzie. Mam wrażenie, że był bardzo zestresowany, bardziej niż ja. Nie zrozumiałam połowy pytań, które mi zadał, ale ogólnie bardzo fajnie i... Hej! Siema! Siema! Ewa, miło mi poznać. Zapytaj się, czy ten makijaż jest na Halloween? Malujesz się tak często jak teraz. Tak, na co dzień. Na co dzień? Tak. No piękny makijaż, ci powiem. Nie powiedział tak, dojebany. Siema. A czym interesujesz się? Drukarstwem, malarstwem, sztuką. Ale sztuką jaką? Malowania, czy...? Tak, tak, między innymi. A jaką muzykę słuchasz? Rock bardziej. O, no to nie rap, moje klimaty. Nic. Rap trochę. Ile on ma lat? On? A ile ona? Ale amerykański o. Bardziej. No i dobrze, ją. Widzowie, budżetowy Gold. Przejeżdżają tu rowery, żyści, piesi. Następny odcinek będzie może w studiu. Jeśli dużo lajków zostawicie, bo nie mamy budżetu. Ile jest? Nie no, 40 000 to musi być studio. A umiesz tańczyć? Nie. Zatańcz z nią. A jak się nauczy tanieć, to zatańczy ze mną? Mogę spróbować. Dobra. A teraz, okej. Okay. A, Makarena, dobra. To kojarzę. A nie. Ale rusza bioderkami. Oczywiście wow. Jurson. Mam jeszcze jedno pytanie. Ile masz kolczyków? Kolczyków? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I w uszach jeszcze. A komuś robiłaś właśnie te kolczyki? Komuś robiłaś korciki? Samej sobie próbowałam, ale niewiele dobrego z tego wyszło. Nie? Nie. No to kochana, przechodzisz dalej. Wszyscy przejdą, wszystkie te dziewczyny pewnie Wielki, przejdą. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jestem bardzo zadowolona. Pierwsze wrażenie, no wygląda ono spiętego. Też się trochę z... Dzięki. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Robert, podkreślenie RTP dał na golibordę 5 zł. Sienki. Łódź, bo masz na wysokości jego głowy napis EKS z dodatkiem XD.
No właśnie się zastanawiam, bo ja kojarzę ten park w Łodzi z takimi kolumienkami. Tylko nie pamiętam, jak on się nazywa. I to jest chyba Łódź. Przechodzić dalej. Jest tam napis? Bo Wielkie, szukałem dziękuję właśnie bardzo. napisu Bardzo. MKS Jestem bardzo albo zadowolona. Widzew RTS, Pierwsze czy jak ktoś wrażenie, tam no, pisze. wyglądał na spiętego. Też się trochę zestresowałam. No pozytywnie, pozytywnie. Zadał tam kilka pytań. No, zestresowany chłop. Siema. Siema. Jak Kasia. Kasia? Miło cię Siemasko. poznać. Generalnie studiuję charakteryzację i makijaż mnie interesuje. Makijaż? Makijaż, tak. Alo. Zatańczysz ze mną do utworu Oki. Jakiego? Efekty Chłopakom też specjalne. makijaże czy jak? Oki. Tak, oczywiście. I tatuaże też robię. Zapytaj, czy cię Tatuaże? pomaluję. Ja mam takie pytanie. Co mi pomalujesz? Jasne. Dobra, to było słabe Ja w ogóle. pytanie. A jakie tatuaże robisz takie zajebiste czy nie? No zajebiste, oczywiście zajebiste. No. A ty W masz sensie... jakiś tatuaż? No mam, mogę ci pokazać. No to pokaż Mam tatuaż. tutaj. Nie wiem, co się dzieje w tym programie widzowym. Kać w dupę. Tak samo mi dał na golibordę 5 złotych. Dzięki. Siema dziadek. Jak to możliwe, że 4 dni z rzędu masz siłę, by wrócić z sanatorium i bez respiratora robić dla nas Ale ja streama? jestem teraz podpięty, tylko nie widać, żebyś se nie pomyślał źle o mnie. Dbam o wizerunek, tak? Tylko? No. I mam na nogach, ale na nogach to ci nie pokażę, bo musiałabym mieć Dobra. spodnie. Motylki to ja mam w brzuchu, jak patrzę się na No. ciebie. Bardzo miło. Wow! Ładna jesteś. Dziękuję. No to gratuluję. Przechodzisz dalej. Dziękuję. Super. No, Jurson mega zestresowany. Widać, że dzisiaj nie było luzu. Nie wiem, czy to przeze mnie, czy to przez inne dziewczyny. Mieliśmy razem live'a na Instagramie. Co mówił na live'ie do ciebie? Miał różowe okulary w serduszka i mówił, że jesteśmy bardzo piękne, bo to z przyjaciółką było. Ale był mniej zestresowany niż teraz. No, dzisiaj był bardzo spięty. Na różnej gumie jak bardziej wygramy sobie dwie walki. Powiem ci tak, to jest ciężka sytuacja, ale dobra, dajemy radę. Jeszcze tylko 20 minut, przetrwamy. Luźnej gumie jak bardziej. Nie po to jakiś plemnik kiedyś wyszedł z oceanu i wyewoluował w ludzi, którymi jesteśmy teraz przed pecetami, żeby nie wytrzymać 20 minut jeszcze oglądania tego. Rozumiesz mnie? To jest łatwe w porównaniu do tego, co zaszło, żebyśmy tu teraz byli. Tańczy. Polski crusher, największy polski crusher. Dobra, zmieniam zdanie. Ten plemnik miał łatwo. Za siebie już nie patrzę. Największy polski crusher, tak? Kacper Polski. Pu. Cześć. Siema. Paula. Czym interesujesz się? Ogólnie to wszystkim. Wczoraj na przykład meble skręcałam, a jeszcze 2 dni temu robiłam kwiaty. A jakie kwiaty? Sztuczne. Sztuczne? Ej, spytaj Hjursson, czy ma jakieś zniżki na Maca. Nie mam. Nie masz? Nie. Ale za to ja mam. Mogę cię kiedyś wziąć. Nie lubię Maca. Nie lubisz? No, a w sumie rację. Brzydzi mi się Mac. Zapytaj się jej, czy ma tego pan. Ja pierdzielę. Mam. Masz? Mam. Co ma? Rację. Brzydzi mi się Mac. Zapytaj się jej, czy ma tego złotą kartę. Mam. Masz? Mam 4. No i Co ma? solidnie. Zapytaj, czy lubi na barierkę, a jak nie, to jaka jest jej ulubiona pozycja? Budżetowy Wojciech Gola. Jaka jest twoja ulubiona pozycja? Pozycja. Nie przeszło przez gardło. Pozycja. Ach, pozycja. Po prostu. Sama to interpretuj. Leży gdzie? Bo na przykład w pociągu to lubi siedzieć. A zapytaj, czy na barierkę jest spoko, czy nie próbowała? A czy próbowałaś na bajerkę? Na bajerkę. Na barierce nie. 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 Brzmi trochę jak tak. Hello Mercedes, hello Mercedes, hello Mercedes, hello Mercedes, hello Mercedes. Ale nikt w końcu nie zrozumie, o co chodziło. Ale w lesie tak. Zapytaj, czy ma jakiś On talent. mówił hej. Hej, Mercedes. Rzeczywiście. Kilka talentów. Jednym z nich jest robienie odgłosów do hentajców. I sama byłam też osobą, która to Tak? robiła. Tak. To pokaż jakiś. Nie. Anicia! Bajski, dajso! Ja niezbyt nie oglądam anime. Fajna jesteś, ale niestety
Odpadasz. Dobra, dzięki. Okej, więc jakie było twoje pierwsze wrażenie, jak zobaczyłaś Jurka? Nie mój gust. No ale przecież widziałaś chyba jego, czy nie widziałaś go wcześniej? Nie, to było w ciemno. Nie czujesz się źle, że cię odrzucił? Może, jest szansa. Nie. Całkowicie nie. Hej. Trzeba. Ale zmadowana, co? Zmadowała konkretnie koleżanka. Może trochę kolki na uspokojenie? Amelia. Amelia? Tak. Znaczy, no moje zainteresowania to podróże. I... Podróże? Tak. Byłaś we Francji? W Francji akurat jeszcze nie. Abyś pojechała ze mną do Francji? No pojechałabym. I co byśmy tam robili? No myślę, że moglibyśmy pójść do Disneylandu. Już byłem. Jak, to naprawdę? No, coś lepszego przekonać. O kurczę. No. Jurson, zapytaj się, czy możesz spróbować jej małże. Słuchajcie. Mi jak będziemy... Ja pierdzielę, nie, no to już po pierwsze. Czy mi opierdzę? Czy nakarmisz mnie ślimakiem? Mogę cię nakarmić ślimakiem. A umiesz jeździć na koniku? Na koniu? No kiedyś jeździłam na koniach. Tak, miałam swoje konie. Ja też mam konia, nazywa się Heniek i może ci porubi. No możemy testować. On jest mega ostry zawodnik. Dobrze. Duży, biały, mega... Zajebisty. Też miałam białe konie. Krzyknij tak energicznie, ogier! Ogier! Tak, tak. Dobra, nie. Co ty wymyśliłeś? Bo wio. Jurson, zrób taką niezręczną ciszę 30-sekundową. Zobaczymy, jak sobie z tym poradzi. No dobra, to powiedz może mi, gdzie chciałbyś pojechać. Takie twoje marzenie największe. Moje wielkie marzenie. O, powiedzmy. Nie poradził sobie, sadge dla niego. Luzu zabrakło na 30 sekund. Mega sad. To wrzuć ciebie do Paryża pod wieżą Eiffla. Ja bym wrócił do Polski, czy zostawił takie darmowe wakacje bym to zrobił. Aha, po prostu byśmy zostawił w Paryżu, tak? Pod wieżą. Świruję, kochana. Tak na serio bym cię zaprosił na jakąś kolacyjkę. Ale no, tak, ty masz mnie karmić. Dobrze, ja umiem sobie gotować. Odpoczywam, ty mnie karmisz. Spytaj Jurson, czy zjadłaby z tobą bagietę pod wieżą Eiffla? Zjadłabyś ze mną bagietkę. Zjadłabym bagietkę. W Paryżu, tak. Pod wieżą Eiffla. Mogłabym nawet spróbować małże zjeść i ślimaki. Tak? Tak. Czy to miało jakieś znaczenie? A mnie obserwujesz na Instagramie? Obserwuję. Tak? A dowodzik? Proszę zobaczyć. To konto, tak? Krzyknij icha! Jecha, koniku! Lecisz, mała. Dobrze. Super. Czy wyrwałby on mnie? Zależy, jaką dywizję ma w LOLu. Koniku. Dziękuję. Tak. Weź ją na barana, Jurson, i niech cię ujeżdża jak konia. Słuchaj, bo szkoda mi twoich nóg, to mogę cię odprowadzić. Możesz, tak. Proszę. Jak? Ale co? Tak! No dobra. O matko! Ledwo idą. Tak. Super. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Jeszcze przytulasek. Wow, po prostu wow. Cześć, Patrycja. Patrycja. Kurde, kolejna? To nie była szósta? Wiesz, ile do ciebie jechałam? 7 godzin. 7 godzin ponad? Tak. A czym się zajmujesz? No lubię gotować, a widzę, że ty lubisz zjeść. Lubisz gotować? To się dogadamy chyba, co nie? A co umiesz najbardziej gotować? Makaroniki. Makaroniki? Mhm. A pić czy umiesz? Nauczymy się. Nauczysz. A ty jesteś piękniejszy niż na tych TikToczkach. A ty, ona ma większy luz niż on. Czym on się nazywa? Jurson Luzak, a nie jak ona ma na imię mówiła? Dziękuję, kochana. Masze sposoby podbicia internetu, nie to co Kacper Bons. No. Ona ma OF, a... Czej, co? Czemu? W sensie, każdy jest równy. Czej. Już mi się pieprzą formułki, jakie mam mówić. Tak. Lubisz Kacper Bąskiego? No co ty, największy no kraszer. No i dobrze. No, kudeczka. Kacper Bąskiego. Esunia. Esunia. A umiesz tańczyć? No średnio, a ty potrafisz? No kochana, na imprezy chodzę. Właśnie ja słyszałem, że ty lubisz. Ja ona wygląda jakby grała w LOLa albo Valoranta, Rel? Już tam imprezy, dupeczki. Zatańczymy razem, dobra? No dobra. Zrelowałem chyba. To będzie troszeczkę taki dziwny. Nie, panie. Ale no. Koleżko, co napisałeś, nie. Okej, okay, szanuję twoje... Pieprz się! Kurde, bardzo dupę. Jurson, zapytaj się, czy ma takie dobre poczucie też w łóżku. Mam takie pytanie, czy masz takie same poczucie humu, ruchu? Hej, Mercedes. Kurde. Dobre poczucie też w łóżku. Mam takie pytanie, czy masz takie same poczucie humu, ruchu jak w łóżku? Humusu. No. Tak? Tak, to będziemy tak. Pozycję ulubioną masz jakąś? Nie mam, mogę się dostosować do ciebie.
A na pieska? Będzie. Dobrze. Przechodzi dalej. Przychodzi! Nie, dzięki Jurson! A jak? A jak? Nie wiem, trochę jest to dziwne, bo to jest takie... Nie wiem. Już w Goats mówiłem, że takie programy to jest trochę dziwna rzecz. Ale dobra, oglądamy dalej. Oczywiście. Koniec? Jezu. No przystojnak, ale spięty trochę. Plan na drugi etap? No nie mam, nawet nie wiem co będzie w drugim etapie. Piknik. Jakoś go tam zbajaruje. Dobra, Jurson. To tylko jedna nie przeszła? Aha. Wszystkie kandydatki, czy masz jakąś faworytkę? Tak, mam, ale nie mogę zdradzać. Któraś cię zawiodła? Pilne, tak. Nie. Taka dziewczyna. Nie ma rzeczy pilnych. Kto? Tak. Taka dziewczyna z anime też mnie zawiodła. Zawiodła mnie. Fuj, bo ja nie lubię anime. Jak można oglądać anime, kurwa? Mam nadzieję, że wy, dziewczyny, na drugim etapie postaracie się jeszcze bardziej. Czekam na to. W etapie drugim Jurson, leżąc na wygodnym kocyku, do końca rozgrzeje serca swoich wybranek. To tutaj zdecyduje, kto wygrywa. Zwycięzczyni będzie... Ile on ma lat? Nie wiem, z 18. Miała do wyboru randkę lub tajemniczy plecak Mouse z nieznaną przez nikogo ilością pieniędzy. Dzięki. Jestem Żydem. To 10 sekund? No ale to jest... Zdał na Golibordę 5 zł. Wyrwie mnie z tego. Pytałeś, gdzie dostaniesz rurkę z kremem. Tu na pewno jest. Gdzie? Hej. Co tam? A dobrze, odpoczywam sobie od innych rasek. Kochane, bo ogólnie przyniosłem ciasto. Ze sklepu, ale przyniosłem dla ciebie. Ale mogę cię nakarmić? Nie tak, ale ja nakarmię ciebie. Dobra. O, tak. To ciasto to jest drożdżówka? Tak szczerze, to z Biedronki, ale chujowe ci powiem. Nie, wypluli twoje ciasto. No, czekaj, to ty jesteś słodka. Ooo. Czekaj, bo komara masz. Bo komar, serio. Ty, ale się zastanawiam, bo niby to jest takie śmieszne i tak dalej, ale... To nie jest trochę naśmiewanie się z tego typka? Takie, że on o tym nawet nie wie, że oni się z niego śmieją? Bo to się zastanawiam właśnie nad tym. Nie na topie. No to jest trochę takie... Szkoda. W sensie wiadomo, no... luj. Nie mam pająka, to już pająka. Psa pająka, czy... Tak, od Bardęgi. Nie, normalnego, taką tarantulę mam tutaj. Tak? Mogę ci pokazać zdjęcie, bo nie będę z pewnie rozbierać. Dobra, możesz pokazać w sumie. Skróć dystans, przybliż się. A gdzie by to się kurwa nie wygodnie, co powiem. No, ci powiem, zajebisty tatuaż. Kochana, nagramy razem TikToka? Nie nagrywałam nigdy TikToków, ale możemy spróbować. Dobra. Nie nagrywała TikToków nigdy, to jest tak zwana zielona flaga, rel? Siądź, tak obok, jej. Tak! Kurde. Nie no, ten znowu pisze nie do mnie na czacie, bo ci zaraz zapieprzę w ten łeb pusty. Masz pisać rel, jak ja mówię, rel znak zapytania, kumasz? Nie? Ale no teraz dobrze piszesz, bo nie spytałem rel. Rel? Zapytaj, czy jest czy się zawstydziła? Czy się zawstydziła? No jak się czytam? Ja? No. Troszeczkę? Troszeczkę, a jak często chodzisz na imprezki? Na imprezy, a jakie? No klubowe. Do klubów? Do Energy na przykład często jeżdżę. No. Ale tak w sumie tak po klubach to nie za bardzo chodzę. Jedynie takie Energy jest takie dość popularne i... A zawstydziła się naprawdę, bo nie patrzy mu w oczy. No ona cały czas tak może nie patrzy w te oczy, to ona jest może taka. W pierwszym etapie też na to zwróciłem uwagę, a ty widzu? Z moim znajomym. A ile pijesz alkoholu? Ile piję alkoholu, oj. Dużo, mało? Nie. Nie, dobra, nimfoma, znaczy się nymfy, co ty piszesz? Kontener, butelek, to mało. O. Ej, powiedz Jurson, że lubisz kontakt wzrokowy i żeby ci spojrzała głęboko w oczy. Odwróć się. Nie, w moją stronę. Aha, ty Jezu. Nie popatrz się na mnie, bo tak taka rozmowa to jest chujowa, ci powiem. Króciutko, Sigma. Taksonomik dał na Golibordę 5 złotych. Heimer, hej, hemer, heimer, cd, heimer, cd, heimer, cd, hej, heimer, cd, hej, heim, heimer, cd. Nie no, dobra, ty.
Mercedes. Hej, Mercedes. Hej, Mercedes. Co chcesz teraz zrobić? Włącz klimę. Klasik. Znasz mnie? Hej, Mercedes. Tak, proszę. Znasz mnie? Słucham? Hej, Mercedes. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co myślisz o Mercedesie? Jest taki klasyczek. Nie mam pojęcia, o czym mówisz. To chcecie? Jak chcecie na przykład... Hej, Mercedes. Tak? Włącz na giwę. Hej, Mercedes. Włącz na giwę. No, właśnie, za szybko. Włącz nawigację. Słucham? A chcesz się dowiedzieć, jaka jest pogoda... No dobra, dziękuję. Zestresował się, no pierwszy raz z koleżanką rozmawiam. Ale to przyjdzie z czasem, doświadczenie nabierze i będzie git. Ale piękne oczy masz. Właśnie, ja mam problem z patrzeniem się. 2 na 2 włącz, ale lepsze było niż to, bo ja złe włączyłem. Było takie speedrun, że on ciągle tylko to mówi. Widzicie? Napis? A5. A co? Audi. I kto poskoczy? No właśnie. Coś mi się wydaje, że nikt nie poskoczy tego typu, ale jak pokazuje, A5 Audi. Dlaczego Amelka ma tego łóżeczko w folię owinięte? Dlaczego Amelka ma niepomalowane ściany? Dlaczego Amelka ma 10 lat i nie umie mówić? Dlaczego Amelka nie jest w szkole o 14 w czwartek? What? Masny podkreślenie kondzio dał na golibordę 5 zł. Zara cię ładuje dziadzie za kolejną. Przepraszam cię. 40 minut usuwałem stare TikToki. Na jutro jest jak jest 300. Okej, ale nie wiem, napiszę ci na priv. Najwyższa jakość. Bo nie wiem, czy jutro to zrobimy jednak, ale się dogadamy. Ale najwyższa jakość mówisz, dobra. Ale od ciebie jest zawsze najwyższa. W sumie ta napisałeś klasycznie. Ja się zgadzam, zrelowałeś teraz konkretnie. Czy nie wiem, jakoś mnie to bardzo stresuje. I oj to, kochana, przeruzako nigdy. Suzy. Dlaczego Amelka ma szawę odwrotnie? Bo tam zimowe ubrania są. Palca do Uzi, powiedz cichutko, cichutko. A ty potem masz dziewczynę. Oj tam. Czy dalej masz? Powiem ci, że... Oj tam. Podobno masz dziewczynę. Oj tam. Co ty pieprzysz? Żadnych słów. Czyli na ten temat nie rozmawiamy. Ale przechodzisz dalej. Dziękuję. Uważam, że było lepiej, trochę bardziej był otwarty, miał trochę więcej tematów jakoś do rozmowy i jakoś mniej sztywno to wyszło niż na początku, także chyba było lepiej. Myślisz, że wygrasz? Sądzę, że koleżanka wygra, ale mogę... Która koleżanka wygra, myślisz? Mieć jakieś szanse, ale wątpię, ale... Myślisz, że stworzyłabyś dobry związek z Jursonem? Oczywiście. Jak najbardziej. Jak będzie dziewczyna, to chwilę tam z nią pogadaj i weź, zdejmij swoją kurtkę i jej załóż na ramiona, nie? Cześć! Cześć! A czy ona wygra? No, ciekawa opinia. Hejka. Może ta, halloweenowa. A jaką masz dzisiaj poziom S-y? Poziom S-y? Mam nadzieję, że wysoki. Mam to nadzieję, dobrze. Że wystarczająco wysoki dla nie, ciebie. Nie, powiedz, żeby złapała malutka luz. Powiem ci, że malutka, złap ten luz. Złapać luz? No... Ogólnie powiem ci, że tak, że gorąco mi. O, gorąco. Ale za to widać, że tobie jest zimno. O mój Boże, to jesteś takim bardzo. Gentlemanem. Jest proszę gig. Bardzo. Romantycznie. Wow. Mam tu czas, to jak coś to się poczęstuj, wow. Kochana. No, wezmę sobie kawałek. Jak, dobry? No dobra, lubię bardzo drożdżowe. Według mnie to jest Biedronki, czyli chujowe. Michałka możesz jeszcze dać, tam jest Michałek, cukierek. Ja ogólnie jestem na diecie, ale dla ciebie zrobię wyjątek. Jaka dieta? No, jesteś taki słodki, weź się nie na. Jaka nie dieta? Ty, to jest Malaga chyba. Kurde, jak zapauzowałem, wybacz. To chcesz mnie tutaj utyć? Jesteś, żebym przytyła patrz. Trochę więcej. Lubisz duże dziewczyny. Nie, lubię je karmić po prostu. No tak, nakarmiona dziewczyna to zawsze szczęśliwa. Tak, dziewczyna. Bo zawsze dziewczyny jak są głodne, są złe. A poza tym ty jesteś jak masło orzechowe, jestem drzemik. Pasujemy jak do siebie. Tarala.
Okej, dobra. Ale niestety będę musiał cię już wyrzucić z programu. Jak to? Przykro, przykro. Z nią najlepiej się gadka kleiła. Flaszeczkę ci postawię, bo chyba lubisz flaszeczkę. No od czasu do czasu, od takiego dżentelmena, to no i dobrze. Grzech nie przyjąć. Przepraszam. Dziękuję Marę. Bardzo. Dobra. Ale nadrobimy to na imprezce. Tak jest. No, ja jestem bardzo rozczarowana. Ja miałam wrażenie, że zrizowałam Jurka na 100%, ale kurczę, no nie wiem, co się stało. Nie wiem, może nie w formie dzisiaj był i się po prostu nie... Dzięki Keeper za 13 lat, witam. Co zrobiła? Nic, właśnie dlatego odpadła. Zestresował to bardzo i mnie wyrzucił po prostu. Myślisz, że wygrasz? Tak, no, też no mi się kojarzy, tak, Sonomix. Hej, Kajurson. No jak tam u ciebie? A, dobrze. Nie stresuję, masz więcej ruchu. A jak przy tobie, to zawsze mam. Powiem ci, że to jest lepsze niż tam potrzebuję. Jurson, skróć dystans, przybliż się trochę. Skróć dystans, sierp na skroni do spania. Jest? Nagramy razem TikToka? Możemy nagrać. Ona jest głupsza niż dziecko, ale co ty piszesz? O kim? O kim? Jak będziecie robić TikToka, weź ją tak ręką za ramiono. Złap. Gotowe? Gotowe. Dobrze, przybliż. Ha, dobrze! O to chodziło. Jurson, pobaw się jej włosami jeszcze na koniec. Ogólnie zajebiste włosy, mogę dodać? No, może. Powiedz, żeby tobie przeczesała włosy, Jurson. Dodatki ci są zajebiste włosy, bo nie wiem. No zajebista fryzurka, no siedzi. Dzięki, kochana. Przechodzisz dalej. Dobra, na razie. Na razie, skarbie. Dzięki, LJ, za 20 lat. Już się pochwalę, bo za każdym razem, jak na stryja wchodzę... Czaj, co? Czym? Czym się pochwalisz? Że 20 lat? A, no to piękny wiek. Dzięki. Generalnie myślę, że masa chyba był ta. Oczarowany. Nie no, witam cię, Adamczyk. Teraz generalnie i bardzo się cieszę, że mogłam z taką osobą siedzieć na pikniku. I myślę, że mam... Dobra, najważniejsze pytanie, zadam je. Czy którakolwiek z tych dziewczyn dałaby mu szansę, gdyby nie było kamer? Odpowiedz na to pytanie naprawdę. Szansę. Jak masz na Instagramie? A co, dasz mi followka? A ty masz łopomieł. Może by mu dała, ja nie wiem, ja się tylko pytam, ja nie daję jakby... To nie jest moja ocena. To nie jest moja ocena. Ja się tylko pytam i szukam odpowiedzi. No właśnie nie. Jak to nie? Mam nadzieję, że tak oczywiście, ale nie wiem. Bardziej bym się kierował w stronę nie, ale mam nadzieję, że tak, no. No nie. Jak to nie? No patrz. Skarbie. Ale możemy to zmienić. Bo ja widziałem na Instagramie, że ty masz dziewczynę, a teraz no to nagrywasz. Zmieniaj się, bo masz dziewczynę? Mogę mówić tajemnica. Mogę mówić tajemnica. Ja pierdzie. Chłop. Jego jest za dużo dla jednej, tak? Co najmniej 4 potrzebuje. No jak tajemnica? No tajemnica. Kraszek nie zdradza tajemnic. I jeszcze jak proszę, mam dziewczynę i serduszka. A to jest, wiesz, podchwytliwe trochę to. Rebus? Ja mam jeszcze pytanie. Rebusik? Jakie? Do kogo takie gorące foteczki były wysyłane? Nie. Do kogo? A do kogo? A jak wygramy program, to też takie dostaniemy? Jakie? Nie. No czego? A tak jakoś. Dlaczego się... O, chyba go zawstydziła. Ona raczej dostanie kika za to, bo... Chłop wygląda, jakby się miał zara pod ziemię zapaść. Miał. No kurde, niedobrze. Zabrakło luzu konkretnie. Siedzisz w telefonie? To na rance, na pikniku? Ej, posiłuj się z nią na łapy, Jurson. Ej, ogólnie chcę zrobić test. Dawaj, siłujemy się na łapy. Ja gotów. Odpalaj te gierki, a nie to gówno litości, ale ja jestem reaktorem, a nie graczem. Dobra. Jak się na nim zbadował, że jej za rękę złapię. Wygrałem. Jak wygrałem, no to przechodzi dalej. Dobra, dzięki. Cześć. Cześć. Bardzo nie podoba mi się zachowanie luzaka, ponieważ ma dziewczynę i umawia się właśnie na randeczki. Ty zrelowała i wysyła... Pokażę wam. Wysyła takie zdjęcia. Jakie ty?
O co tu chodzi? Ktoś wie? Myślisz, że wygrasz? Nie chciałabym wygrać. Aha. Widzowie, Jurson powiedział mi... Ty, ale w sumie ciekawie ona się wypowiada. Nie? W sensie nie robi pod konwencję tego odcinka na pałę, że ale on jest kozakiem, siadałabym na knagę, bo to luzak, tylko tak inaczej, to jest spoko. Mi na słuchawce, że używa karty Jokera dla tej dziewczyny w różowych włosach. Hej, z powrotem. Ogólnie chciałbym cię mega w chuj przep... Co jest, ty, ta wróciła? W różowych włosach. Hej, z powrotem. Dupę, ty, przychodzi do ciebie ona w 11 urodziny i mówi tak, jesteś czarodziejem. Nie no, przepraszam, przepraszam, naprawdę. Poniosło mnie, bo ja na drugim ekranie coś miałem. Dla tej dziewczyny w różowych włosach. Hej, z powrotem. Ogólnie chciałbym cię mega w chuj przeprosić, że cię wyrzuciłem z powodu anime. Muszę się przyznać, jedno anime oglądałem. Jakie? Pokémony. A spytaj się, czy lubi takie anime hentai oglądać. Czy lubisz oglądać anime hentai? Tak. Tak? Mhm. Nigdy nie oglądałem, nie wiem, czy to jest nawet i o czym biega. Znaczy anime... Skrócisz mi to? Anime hentai polega na tym, że no to jest po prostu porno. Tylko, że bardziej dla osób, które lubią w formie bajce. A, ogólnie zobacz, mam tutaj frytki, wiem, że chujowe. I ciasto też, bo z Biedronki. Jak chodzi o ciasto, nigdy nie kupuj z Biedronki. Nie wiem, czy to z Biedronka, czy co. Wie. Ale chujowe ciasto mają. Wiem, bo pracowałam. Słaba jakość. I słuchaj, bo zawsze z moją przyjaciółką to robiliśmy. Jakbyśmy w dzieciństwie, to udawaliśmy, że się oświadczyliśmy się. Kurde. Dzięki Kamil za 17 lat, dzięki za dotację. Robert, podkreślenie RPP dał na Golibordę 5 zł. Hagrid wersja anime XD. Relujesz. Dzięki Kamil za 17 lat, siema. Idzie ze mnie? Sorry, powiedzcie. Raczej nie wiem jeszcze. No, może zmienię zdanie o anime. Nie wiem. Nie wiesz? To zależy od dłuższej znajomości. Jak zaczął. To chyba chemia nasza nie działa tutaj. Niestety. No, niestety. Niestety. Ale miło było cię poznać. Również. Nie przyjęła zaręczyn? Czyli co, odrzuciła? Odrzucił ją? Tak. Ona jego odrzuciła. A jak oceniasz drugi etap? Czy było lepiej, gorzej? Zdecydowanie lepiej, ale... Tak samo głównie, no pewnie. Trzeba. A to kto już się kojarzy? Ale wiesz. Ty zara koniec, to chyba na dwa party jest podzielone. Z tobą można się wydać tyle razy. Ogólnie mam takie pytanie. Tak? Ile miałaś swoich chłopaków? Jednego. Jednego? Tak. Jak miał na imię? Kurczę, on miał takie imię niespotykane, że jak tak Stefan się nazywał. Stefan, a tak. Przystojny. Jak to niespotykane imię Stefan? W sumie nie znają Stefana nigdy. No. Był? No w porównaniu do ciebie to nie za bardzo, wiesz? O! A ja mam pytanie, bo ty masz dziewczynę, może będziesz mieć kolejną, ale to ja bym chciała być twoją ostatnią miłością i mogę zaczekać ile chcesz. No wiesz, jak to zawsze mówią, prawdziwą miłość pocieka. Tak, tak. Ile partnerów seksualnych, zapytaj może? Czy uprawiałaś już cielęciem? I ile było tych osób? A czy to jest ważna kwestia? No, muszę wiedzieć, ile było przede mną. Aha, nie, no to możemy ustalić, że nie było żadnego przed tobą. A tak naprawdę? No, naprawdę. Naprawdę? Tak. Tak? Tak. Na paluszek obietnicę. Kłamie czy nie? A jaki alkohol lubisz pić? Ja pierdolę. Szybka zmiana tematu. No nie, czemu o tym alkoholu? Ja nie piję alkoholu i nie palę. Nie? Już raczej ta dziewczynka. Jestem inny, taki wiesz, no, trochę bad boy. No mi to nie przeszkadza. Okej. Nie przeszkadza? Nie. Bad boy. Nie będę musiał rzucić palenie, pić alkoholu. Nie. Ostatnio Gocha wygrała, co nie? I jest rozkażona piosenką Maju Maj. No. Zaśpiewasz mi to? Kurczę, ja nie znam tego. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Policja dał na Golibordę. Dzięki, policja. Pilny wypadek, cysterna wjechała do rowu. Puścisz? Możesz strefę. Maj, i tyle. Coś tam. A umiesz śpiewać bandzie?
Bungee! Do różnych gum jak bungee. Nie umiem. Nie umiesz? Coś innego. Nauczę cię. No dobra. Dobra, na różnych gumie jak bungee wygrałem sobie dwie walki. Jak lubisz niespodzianki, to cię zapraszam na dżalki. Mam za sobie mafię normalnych chłopaków. Limo, empaki, niebita jak pasut. Teraz ty. Zdążyłam zapomnieć. No kobieto, nie masz luzu. Ogólnie powiem ci, że niewygodnie tutaj. Muszę się zbliżyć się do ciebie i się przytulić, bo tak u ciebie zajebiście. Co my oglądamy w ogóle? Dzięki. Robert, podkreślenie RTP. No ta, ty, ale on jest z Łodzi, ten Jurson. To na pewno UCXD. On jest z Łodzi. No. Jurson, zapytaj, czy ci pomasuję nogi. Czy pomasujesz mi nogi tutaj, bo mnie boli? No, coś tam mogę pomasować, nie? Dzięki. No bo mnie starszy napierdala. Bo David, co nie? No, kurwa, każe chodzić tu i tam, a ja... Dzięki Kirdab za 13 lat. Witam starca, witam serdecznie młodzieńca. Ja mam tutaj biedne kolano połamane. No. No powiedz, że słabo, że chujowo masuję, mocniej. Już wymasowane, czy jeszcze? No słabo, troszeczkę mocniej i energetycznie. Wydrzyj się mocniej, mocniej! Możesz tu trochę to pomasować, bo powrót też... awantury o kasę, no to mówiłem, no w przyszłym roku coś zrobimy, bo jeszcze coś kojarzę, że Ibisz to prowadził, czyli za dużo jeszcze pamiętam. No, o jak ty masz delikatne rączki. Jurson, krzycz, mocniej, mocniej! Mocniej, no mocniej! No staram się, nie ma za dużo siły. Dobra, przechodzić dalej. Super, dzięki. Wszyscy przeszli, ty. A nie, odpadła ta pomalowana taka. Myślę, że było lepiej niż w pierwszym. Mam nadzieję, że wygram, bo po to tu przyjechałam. Jurson chyba zadowolony z przebiegu randki. No, mam nadzieję, bo ja jestem zadowolona. Dobrze widzę, więc teraz Jurson Luzak podejmie wybór, która dziewczyna zwycięża, a zwyciężczyni wygra tajemniczy plecak Maus, w którym jest pewna kwota pieniężna, ale ma też do wyboru zwyciężczyni oczywiście randkę z Jursonem Luzakiem, więc kogo wybierasz, a kogo odrzucasz? Było miło was poznać wszystkie. Jesteście mega super. Dobra, tak szczerze, wybierz go któraś, czy pójdzie na pieniądze? To jest w sumie pytanie retoryczne, nie musisz odpowiadać. Super. Z wami się fajnie było utrzymać ten kontakt. Ale niestety jedną osobę muszę usunąć. Niestety będzie jak ta osoba. Jedno. Dziękuję. Aha, ta, bo ona... bo ona go wnerwiła, że zaczynała mu cisnąć, że przecież ma dziewczynę i tak dalej. No ale w sumie ona chyba najnormalniejsza z tego zestawienia. Rel? Nie no, zrelowałem teraz, że ja pierwszy. No, przysięgam ci, że moje najbardziej zrelowanie w tym odcinku. Chłopie, ona najnormalniejsza była. I ta pierwsza, bo nie wie co to TikTok. Dziękuję bardzo. Wygraną osobą zostaje... O, Jezu, jak się rzucił na nią. Teraz najważniejsze. Czy wybierasz nagrodę tajemniczego plecaka i nagrodę pieniężną, czy randkę z Jursonem Luzakiem? Ty, kto to w tle tam stoi się gapi? Kto to jest? Nagrodę pieniężną, czy randkę z Jursonem Luzakiem? A nie ma opcji wyboru dwóch? Nie ma. Nie, musisz wybrać. Jedno tylko, rzecz może. Ty jego matka? No, to tu biorę Jursona. O kurde, dobra. Randka z Jursonem. Przepraszam. Brawo. Ja to z wami, widzowie, się już żegnam. Subskrybować kanał Davida. Ustawka? I co? Gold Stan, Gold Stan. Pomyliłeś? Nagrodą w plecaku było 20 zł Pace of Card. W sumie zgarnąłbym. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!